ładnie dzisiaj wyglądacie. A co to takiego jest pasowanie? A święto przedszkolaka. Ja jeszcze uzupełnię, że to od dzisiaj będziecie już takimi prawdziwymi przedszkolakami, że już na 100% jestem przedszkolakiem. Już nie ma, że jedna noga w domu, jedna w przedszkolu, tylko obie nogi w przedszkolu. Nie płaczemy, nie grymasimy. Jak jest w przedszkolu w ogóle? Cieszę się, że wam się podoba. Słuchajcie, na tej uroczystości dzisiaj, bo to ważna uroczystość, powinni być wasi rodzice, ale z uwagi na to, że dużo dzieci choruje, często chorują, żeby nie było jeszcze więcej chorych, a waszych rodziców jest bardzo dużo i was też jest bardzo dużo, to byłoby tu nam i ciasno, i duszno, i pewnie ktoś jeszcze by nam sprzedał coś, a my bardzo byśmy chcieli, żebyście w takiej dużej gromadzie codziennie przychodzili do przedszkola, żeby nikt nie chorował, żeby rodzice nie mieli zmartwień, że macie gorączkę, że macie katar, bo fajne dzieci to zdrowe dzieci. Słuchajcie, ja tu przyszłam, jak zauważyliście, z taką kredką. Ta kredka mi posłuży do tego, żeby was pasować na przedszkolaka, żeby uczynić wam ten zaszczyt, ale żeby tego dokonać, bo nie wiem, czy to wszyscy dostąpią. Musicie najpierw zdać egzamin. Pani Jola przygotowywała was do tego egzaminu. Ja myślę, że wy wszyscy go zdacie. Ale muszę się najpierw przekonać. Oddaję wam głos, bo wiem, że ciężko wam stać. To powtórzę to jeszcze raz. Wiedzą to wasi rodzice, wiecie i wy, i nawet nasz przedszkolny miś. Że wielkie święto w przedszkolu dziś. To może no właśnie, nadszedł już ten czas. Może piosenką zaczniemy właśnie, wtedy nam wszystkim zrobi się raźniej. Yeah!
Czy te dzieci dzisiaj ktoś zaczarował? One zawsze takie. Ja normalnie jestem pod niesamowitym wrażeniem. Czy was ktoś dzisiaj zaczarował? Jak tu nieraz chodzę, ja, pani Emila, inna pani, to zawsze robi tak, ojej. No to przecież nieprawda, same nogi. No jesteście tak grzeczni, tacy wspaniali, jakby was ktoś zaczarował. I niech tak zostanie. Niech tak zostanie. Pięknie, pięknie wystąpiliście. To jest dokładnie tak, jak w tym wierszyku, o którym mówiliście. Tak was tutaj zobrazował, że no ja wiem, że mówiliście o sobie. Od dzisiaj już jesteście przedszkolakami i dlatego to tak fajnie. Aha, ja się cieszę. Ja myślę, że jak wasi rodzice się cieszą, że wy jesteście tacy wspaniale, wszyscy pięknie śpiewali, tańczyli, mówili. No, jestem naprawdę pod wrażeniem, ale żeby być tym przedszkolakiem, jest taki maleńki kroczek jeszcze do zrobienia. Macie pewnie. Uwaga, ja się odwrócę zaraz do was tyłem. Proszę podnieść wszystkie rączki do góry i tak dwa paluszki, prawe rączki, tak? Dwóch nie trzeba, jedna wystarczy. I uwaga, złożycie teraz przyrzeczenie. Możemy pokochać na drugą rączkę, tak? To na o, ty miałeś dobrze. Ty miałeś dobrze. Tak. Uwaga. Pani Jola troszkę pomoże wam. To będzie ZUS. My dzieci przyrzekamy. Przyrzekamy! Być dobrymi przedszkolakami. Przyrzekamy! Nie grymasić i nie szlochać. Przyrzekamy! Zawsze swoje panie kochać. Grzecznie bawić się i fikać. Przyrzekamy! Wszystko zjadać z talerzyka. Przyrzekamy! Nauczymy się dziękować. Przyrzekamy! Nauczymy się pięknie zachowywać. Przyrzekamy! Od dziś zawsze być zuchami i dobrymi kolegami. Przyrzekamy! Dziękuję. Rączki opuścić. Przyrzeczenie przyjęte. I teraz po kolei, proszę się nie bać, ja teraz was będę pasowała na przedszkolach. To będzie tak, kredka was dotknie, czary mary i już jesteś przedszkolak. Pasujecie na przedszkolaka. Gratuluję. Pasujecie na przedszkolaka. Gratuluję. Pasujecie na przedszkolaka. Nie czarączka? Pasujecie na przedszkolaka. Gratuluję. Pasujecie na przedszkolaka. Dziękuję. Pasujecie na przedszkolaka. Dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. Pasujecie na przedszkolaka. Dziękuję. Pasujecie na przedszkolaka. Dziękuję. Boże, jacy wy jesteście grzeczni. Pasujecie na przedszkolaka. Dziękuję. Pasujecie na przedszkolaka. Dziękuję. Pasujecie na przedszkolaka. Dziękuję. Pasujecie na przedszkolaka. Dziękuję. I po co było płakać tak naprawdę? Pasujecie na przedszkolaka. Dziękuję. Pasujecie na przedszkolaka. Dziękuję. Pasujecie na przedszkolaka. Pasujecie na przedszkolaka. Pasujecie na przedszkolaka. Dziękuję. 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 Cała przyjemność po mojej stronie. Z przyjemnością tu się u was dzieje. Kochani, to jeszcze nie koniec. To my jeszcze mamy taki wiersz, popatrzmy. Już nie popatrzmy. No, jestem naprawdę na zasłużyliście bardzo. A teraz na to, żeby dostać taki dowód. Dowód. To już jest taki, słuchajcie, takie świadectwo na to, nieodwołalne, że już jesteście na zawsze przedszkolakami, na zawsze kilka lat. Proszę bardzo. Zuzia, Nadia, Maksim, Nataszka, Janek, Laura, Marlenka, Lenka,
Oj, przepraszam. Wojtek. Hania. Valeria. Aleksander. Filipek. Melania. Antoś. Filip. Igor. Proszę. Jakub, proszę. Julka. Mateusz. Proszę. Łukasz. Ania i Adzia. Wszyscy otrzymali świadectwo pasowania. Już jeszcze to pasowanie. Do tego jeszcze niespodziankę w niespodziance. Jak dobrze się przyjrzycie, w prezenciku jest jeszcze prezencik. Czy wszyscy dzisiaj są obecni? No właśnie, jest nam przykro, Igor, jest nam przykro, że wszystkich nie mamy, ale pamiętamy o tych, którzy dzisiaj być nie mogli, bo są chorzy. Niestety te choróbska się skradają z różnej strony. Wam życzę dużo zdrowia i bardzo miłego dnia oraz wielu, wielu dni przyjemnych, radosnych dni spędzonych w przedszkolu. Wszystkiego dobrego. Odłóżcie jeszcze na chwileczkę, bo jeszcze mamy hymn przedszkolaka. To jest tradycja taka, prawda? Proszę bardzo. Inne grupy już odśpiewały. Pokażcie, żeby też potraficie. Wstajemy. Dziękuję bardzo. To jest wiele. To jest liść.